Witam wszystkich serdecznie, tutaj Snake68 i dzisiaj kolejny odcinek, co nowego doszło do kolekcji. Teraz mam nadzieję, że się już uda utrzymać ten taki okres co drugi miesiąc, właśnie nowy filmik z tej serii. No nie przedłużając, to zapewne za mną już widać, że stoi X-pudło, czyli no Xbox Classic, ten pierwszy Xbox od Microsoftu, tak więc to do niego przejdziemy w tej chwili. Przyszło do kolekcji właśnie Xbox Classic, czy Original Xbox, jak to tam go zwają. Jest to rewizja pierwsza, czyli mająca jeszcze dwa wentylatory, inne te złącze zasilające. No wiadomo, mam go po softmodzie, bo według mnie w tym momencie da się dużo jeszcze wycisnąć z tej konsoli. Wiadomo, jest wymieniony na 250 giga. To sobie tam gry, co mam z płyty, sobie na dysk instaluję. Oczywiście co do padów, to mam dwa. Pierwszy to jest ten S-Controller. Ten pierwszy oryginalny, czyli ta pierwsza wersja pada, czyli Duke Controller, czyli to takie bydlonko. No i jest kontroler, który to już tak już bardziej tak przypomina pada z 360, czy nawet tam z One, już taki bardziej ma wygląd tych dzisiejszych padów. No co do napraw, no to wiadomo, kondensatory były do wymienienia. Ten oczywiście co utrzymuje czas, ale też było parę innych trzeba było wymienić, bo były już wypukłe. A tak wszystko działa, nie przegrzewa się i naprawdę duży kawał ciekawej konsoli. No tak, w klimacie konsol jesteśmy, to mam też w końcu już 3DS-a XL. Już tego go wyciągnę. Jest to wersja kolorystyczna, ta Silver, czyli no srebrna. A, to się chyba bardziej przybliżę, będzie lepiej widać. No. Wizualnie w stanie jest naprawdę bardzo dobrym, jeżeli chodzi właśnie o budowę, górny ekran. No wiadomo, dolny ma trochę rys, ale no to jest już tak normalne, rysik jest. Ale właśnie też, żeby zabezpieczyć już ekrany, to jeszcze założyłem szkło i folię ochronną, szkło na górne jest zestawian, a w tym zestawie, co zamawiałem, na folia jest na tym dolny. Zapewne dlatego, że szkło jest trochę niżejsze i na ekran dotykowy mogłoby powodować to, bo on jest taki bardziej, że on tak, wiadomo, żeby coś załapało, w sumie go włączę, to trzeba tak docisnąć i prawdopodobnie w zestawie nie było szkła na ten dolny, tylko folia, bo szkło mogłoby powodować, że ekran dotykowy by twierdził, że cały czas się coś klika i dlatego jest folia, ale to i tak jest dobre jakiekolwiek zabezpieczenie. Efekt 3D działa. Wiadomo, nie wiem jak to będzie wyglądać. Też jest soft mod, bo między innymi chodziło mi, żeby mieć przywrócony e-shop, czyli teraz jest panowski e-shop. Tam właśnie z takich ekskluzywnych tematów, które były tylko dostępne w wersji cyfrowej. Bo takie gry, co były akurat dostępne w pudełku, co ja i tak bardziej preferuję, to zaraz pokażę, co tam mam na DS-a czy DS-a. Bo między innymi kupowałem to tak właśnie dla dwa w jednym, żeby mieć moc odpowiedzieć zarówno gierki z DS-a, no jak i z 3DS-a. Dobra, sobie go włączymy. Teraz przejdziemy do gierek z DS-a i 3DS-a, co mam na ten moment. I tak, z gierek na DS-a czy DS-a to mam na razie tyle. Więc tak, na DS-a to mam tak, Kimpassible Communicator, czyli właśnie pierwsza część Kimpassible na DS-a.
jest to akurat wydanie amerykańskie, więc tak jak w przypadku Team Possible na Game Boy Advance pokazywałem, również tutaj ta okładka jest taka błyszcząca, ciekawa. Jest to komplet, takie dla ciekawostki pudełka z DS-a mają również miejsce, że możemy sobie przechować kartridż z Game Boy Advance. I sobie to tak zrobię tematycznie, że w Communicator mam dwójkę, żeby też łatwo znaleźć. No i też mam jeszcze Global Gaming, co zaraz przejdziemy, to tam właśnie trójkę włożyłem, żeby mieć łatwy dostęp do kartridża. Z zestawów to, co jest jeszcze w zestawie, w tym pudełku, to karta rejestracyjna. Ta standardowa, jak w Nintendo, jest ta karta, jak korzystać z konsoli, bezpieczeństwo i tak dalej. Sobie przejdziemy do tej okładki. Czyli mamy tu taki plakacik z innymi grami od Disney. Jakie w tym czasie, jak gra wychodziła, miały być dostępne ze sklepie. Czyli jak tu na razie widzimy, jeszcze jest dużo tematów na Game Boy Advance. Jest jakaś jedna gra na DS-a. Też między innymi Team Possible. No i tutaj możemy z tego potem, jak tutaj pisze, wyciąć sobie i to skleić sobie właśnie komunikator od Kim. No i oczywiście instrukcja. No jak to jest wydanie właśnie amerykańskie, to instrukcja właśnie jest kolorowa. A w tym momencie też, nawet jeśli nie mamy przerobionej konsoli, to gry z DS-a nie mają blokady regionalnej, więc nawet jeśli mamy nieprzerobionego czy DS-a, czy jak mamy czy DS-a nieprzerobionego, spokojnie tematy amerykańskie odpalimy. Chyba że to są gry, które już wymagają tego Nintendo DSi, są i na końcu, to one już akurat miały blokadę. Ale w przypadku Kim Possible to jest i tak pierwszy temat początkowy, co był na DS-a, więc właśnie blokady ta gierka nie ma. No to właśnie teraz jeszcze przejdziemy do Global Gemini, czyli to jest druga część Kim Possible na DS-a dostępna. No i jeszcze tak dla ciekawostki, pudełka na DS-a europejskie są trochę grubsze. Te takie, co mamy z amerykańskiego wydania DS-y, to one są wielkościowo jak pudełka z 3DS-a. Jest tutaj komplet, tutaj mam kartridż Team Possible. Akurat przejdziemy tak do instrukcji, bo jak to często właśnie w grach na podstawie jakichś kreskówek, to często są one jakieś fajne ilustracje, nawet jeśli ta Global Gemini europejska jest czarno-biała. Sobie przyjrzymy. Kolejny temat to Ten Eddie Scam and the, of the Century. Więc w tym momencie właśnie mam już wszystkie gry związane z Edami, jakie wyszły, no ogólnie czy tam na PC-ta, czy na konsolę. Jest to komplet. Tutaj mam, sobie przechowuję Jawbreakers. Jest to komplet. I tutaj sobie przechowuję The Miss Adventures, który był ogrywany na kanale. Sobie tak jeszcze przejrzymy też instrukcję z Edków. No, z Edków akurat tam jakoś już gruba nie jest.
Później mamy Benten Protector of Earth. Komplet. Tutaj mamy Disney Bolt, czyli inaczej na polskiej wersji piorun. W komplecie. Tutaj Nintendox na DS-a. Komplecie. I to akurat kupiłem jako nową i jest to polska dystrybucja. Owszem, pudełko jest po angielsku, tutaj jeszcze instrukcja oryginalna też jest po angielsku, tylko osobno, jak to jest w tej folii, to osobno z tyłu jest przyklejona właśnie tutaj taka instrukcja i jest to właśnie polska wersja, w polskiej wersji językowej instrukcja właśnie gry Nintendox, tak widać właśnie pierwsze tutaj spis treści, jakie są rasy, tam zabawki, dodatki, mamy właśnie tutaj instrukcje po polsku, a tutaj właśnie mamy oryginalną angielską i co ciekawe nawet w wersji europejskiej jest ona kolorowa, akurat ta w polskiej wersji jest czarno-biała. No i aktualnie jedyna na 3DS-a stricte to mam Nintendox plus Cats. Wiadomo, w przyszłości jeszcze dojdą Metroidy z 3DS-a czy z DS-a, więc tam gierki na 3DS-a się rozszerzą. No to spokojnie. A jeszcze tak co do konsol. Akurat już wcześniej go dorwałem, ale zapomniałem, więc teraz go jeszcze pokażę. Mam pada do Xboxa 360 z tej serii Chrome Series, czyli za taki już z 2013 roku, czyli no, ona jest takim chromowanym, z takim złotym kolorze, ma już takie gałki, takie na wzór już z Xboxa One, czy takie właśnie wklęsłe, tylko większe niż złanki, więc według mnie to jest chyba najwygodniejszy pad aktualnie ze wszystkich co mam. No i jego różnica też jest taka, że krzyżak możemy sobie obrócić, czyli w tym momencie mamy ten taki typowy krzyżak z Xboxa 360, a jak go obrócimy, to robi się taki bardziej wypukły, jest bardziej taki precyzyjniejszy. Więc właśnie dla wielu co minusem właśnie był krzyżak, to właśnie z tej edycji krzyżak właśnie no jest usprawniony, jest bardzo wyraziście klika, jeżeli i nawet czy tak na skos, więc jest dużo lepiej. Ok, to właśnie jeszcze wracając do gier, teraz przejdziemy do tego. Oczywiście kolejność jak to wyjdzie, ale tak widzę, zaczniemy najpierw od pecetowych tematów i jest to pierwsza część Red Faction wprowadzająca technologię geomod, czyli że mogliśmy robić dziury w ścianach, więc mogliśmy się tak dzięki temu przedostać do innych pomieszczeń i tak dalej, więc taka jakby pierwsza gra, która właśnie zaczęła coś kombinować, jeżeli chodzi o destrukcję otoczenia. Komplecik na dwóch płytach CD jest. Tutaj jeszcze na PC to jest Pro Rally 2001. Polskie wydanie kompletne. I tutaj w końcu dojdziemy do paru tematów na Nintendo GameCube, które tam ogrywam na Wii, które na tej wersji Wii z kompatybilnością wsteczną z GameCube'em. I tutaj mamy Rogue Squadron, Star Wars Rogue Squadron 3. W komplecie, no, na tej płycie mini DVD.
Druga część Rock Squadron, Rock Leader. Komplet. Pierwsza część Metroid Prime z edycji Player Choice, czyli takie powiedzmy Platinum czy Classics wydanie, ale jest kompletne angielskie wydanie. To teraz przejdziemy do PS2 i tutaj od Kudi PSX Crazy Taxi. Wiadomo, gra, która nawet zaczynała na Dreamcastie. Komplet. Później mamy Pro Rally 2002 i akurat 2002, czyli właśnie druga część z tej serii, pojawiła się już tylko na PlayStation 2. Pierwsza część wyszła tylko na PC-ta. Jest kompletne i gra jest na płycie CD. Później mamy tutaj kolejną grę na podstawie kreskówki, czyli Codename Kids Next Door Video Game. Jest to w skrócie pisane. Jak się odpali grę, to tam się pojawia, co wtedy ten skrót znaczy. Jest to komplet. Wiadomo, inaczej w polskiej wersji kluczeniem tam na drzewie. Jak ktoś dużo oglądał Cartoon Network za dzieciaka, to zapewne kojarzy. I tutaj jeszcze jeden temat na PlayStation 2, Gun od Neversoft. Komplecik. I tutaj dwa tematy na Xboxa klasycznego. Sega GT 2002. Komplet. I Dead or Alive 3 na Xboxa, wydanie Classic, ale jest komplecik. Jest nawet dalej katalog gier nadchodzących na Xboxa, jakie miały wyjść. Tak więc no, z dzisiejszego filmu to już będzie tyle. Jeżeli chodzi o przyszłe jakieś zdobycze, to wiadomo, poszerzę jeszcze trochę kolekcję gier na 3DS-a i DS-a. I tak też zastanawiam się nad Switchem, ale tu tak jeszcze trochę potrwa, bo może się jeszcze coś tam z cenami jego pozmienia. I co, i na dzisiaj to już będzie tyle. Do następnego. Na razie.